Ich wyczyny odnotowane są w Księdze Guinnessa, a zdjęcia ze 100-kilometrowego odcinka księżycowego kanionu Kolka w Peru zdobią tytułową stronę angielskiego wydania Księgi Rekordów. Kajakarze z Akademickiego Klubu Turystyki Kajakowej Bystrze w Krakowie, bo o nich mowa, to ludzie bez reszty pochłonięci pasją pływania, pasją wędrówek po coraz trudniejszych rzekach świata, ludzie, którzy kochają wodę i niebezpieczeństwo. Jak sami twierdzą, nie są zawodowcami, lecz amatorami z doświadczeniem, a rekordy nie są dla nich celem samym w sobie, choć niewątpliwie są ze swoich osiągnięć dumni. Dla nich jest to sposób na życie. W 1981 roku wraz z krakowską studencką wyprawą kajakową Cano Andes Chmieliński dokonuje pierwszego spłynięcia najgłębszego na świecie kanionu rzeki Kolka w Peru. Kolka ma 388 km i jest najdłuższą rzeką peruwiańskiego wybrzeża. Jej dorzecze liczy 17 300 km2. Kanion Kolka, nazywany przez nas również księżycowym kanionem, jest niezwykłym tworem natury ze względu na swoją głębokość od 3 do 4 tysięcy metrów, formacje skalne, kolorystykę, położenie w terenie wulkanicznym. Wyprawa kajakowa Cano Andes pokonała równie trudnych do przepłynięcia ponad 20 rzek, w tym 13 dziewiczych. W 1985 roku Chmieliński organizuje międzynarodową ekspedycję mającą na celu przepłynięcie po raz pierwszy największej rzeki świata, Amazonki. Z 12 osób, które rozpoczęły wyprawę, całość rzeki przepłynął tylko on, przeżywając po drodze różne niebezpieczeństwa. Liczne zakręty znaczą kolejne wzniesienia wijącej się drogi. Wpadające przez otwarte okna powietrze przenosi nam, jadącym autobusem, zapach wiosny. Wiosny w górach. Pierwsza w tym roku wyprawa Akademickiego Klubu Turystyki Kajakowej Bystrze z Krakowa dotarła do celu. A celem tym czeskie Karkonosze, a ściślej mówiąc rzeki. Izera, Mulawa, Kamienica i Łaba. Uczestnicy wiosennego obozu szkoleniowego tutaj, na tych właśnie rzekach, będą mogli w praktyce sprawdzić swe wiadomości, znane dotychczas tylko z teorii, z kursu i ćwiczeń na basenie. Pierwsze zejście na wodę. Niecierpliwość i, co tu ukrywać, zdenerwowanie udziela się wszystkim. Woda większa niż przypuszczaliśmy, nawet teraz. Leżący gdzieniegdzie śnieg jeszcze przypomina, że w zimie było go tu dużo, bardzo dużo. Stąd też wysoki stan wody. To dobrze i źle. Dobrze, gdyż wiele miejsc normalnie z trudem przepływalnych ze względu na małą ilość wody można pokonać bez większych technicznych problemów. I źle, gdyż większa masa wody to groźniejsze, liczne, duże kamienie i tworzące się za nimi wiry, tak zwane odwoje. To szybszy nurt, pokonanie którego wymaga doświadczenia, tak zwanego opływania i technik. A te umiejętności mamy dopiero nabyć. Wszystko jest pierwsze. I udane przepłynięcie trudnych odcinków, i pokonanie własnego lęku, i wywrotki, i próby opanowania kajaka tak, by go czuć jak własną rękę czy nogę. Ten egzamin muszą zdać wspólnie dwa zależne od siebie elementy. Człowiek i kajak. Raz zawodzi jeden, raz drugi, ale próbować trzeba. Po to tu jesteśmy, a każdy odcinek rzeki jest inny. Każdy ma swój niepowtarzalny charakter i to zarówno ze względu na trudności, jak i własny urok. Wysiłek fizyczny równoważy przeżycie piękna przyrody. Emocja za emocją.
celu zapewnienia maksimum bezpieczeństwa trudniejsze odcinki po uprzednim oglądnięciu z brzegu, ocenie trudności i podjęciu decyzji, kto spośród uczestników może ze względu na swe umiejętności spróbować przepłynięcia, asekuruje się z brzegu. Kierownik grupy decyduje, w którym miejscu ma stanąć człowiek z rzutką, a gdzie człowiek żaba, czyli przywiązany liną asekuracyjną kajakarz, skaczący do lodowatej kipieli na pomoc koledze w przypadku wywrotki, by ratować człowieka i kajak. Taki moment prawdziwej walki bezpardonowej i w końcu zwycięskiej na zawsze pozostanie w pamięci. Pierwszy dzień mamy za sobą. Czeka nas jeszcze kilka. Każdy z nich będzie inny i równocześnie podobny do poprzednich. I codziennie nowa, inna rzeka. A każda może być jeszcze piękniejsza i jeszcze trudniejsza. Jedno jest pewne. W każdym z nas już tkwi jeszcze niewypowiedziane, ale już uświadomione postanowienie. Trzeba tu wrócić. Może jesienią, może w tym, może w następnym, a może za kilka lat. Ale na pewno. Kolejne pokolenie kajakarzy przeszło swój chrzest bojowy. Rzeki zapraszają następne. Czekają na swoich zdobywców. Jesteśmy w Karakorum, zachodniej części Himalajów. Pod nami rzeki, po których będziemy pływać. Największa Indus oraz jej dopływy Hunza, Swat i Kunar. Każda o innym charakterze, innym stopniu trudności. Z każdą z nich związane będą inne emocje, nadzieje i obawy, smak zwycięstwa i gorycz porażki. Pierwszy płynie się daną rzeką, podstawą jest wyczucie granic własnych możliwości, granicy dopuszczalnego ryzyka. Ryzyka spowodowanego nie tylko stanem wody, oceną według tzw. skali trudności od 1 do 5, przy czym 5 oznacza rzekę praktycznie niespływalną, ale również pogodą, a głównie jej możliwymi zmianami. Nagłe załamanie się warunków i to nie tu na miejscu płynięcia, ale gdzieś tam wysoko, może w krótkim czasie spowodować, że gwałtownie przybierająca woda uczyni rzekę nie do pokonania, a czasami wręcz uniemożliwi ratunek. Gwałtowna ulewa, niebezpieczna zwłaszcza w kanionach przez nagłe podniesienie się poziomu wody, spowodowanie wysokiej fali w miejscach, gdzie dotąd nie występowała, nie jest jeszcze tak groźna jak nagły spadek temperatury otoczenia. I to też jest wspólne z alpinizmem. W takich momentach, które zna każdy z opisów wypraw zdobywców szczytów, gdy brakowało tylko kilkadziesiąt metrów i trzeba było się wycofać, jest wprawdzie osobistą tragedią, ale też dowodem olbrzymiego opanowania, właśnie wyczuciem granicy dopuszczalnego ryzyka.
wysoko w górach jest dla ludzi z charakterem, z mocnymi nerwami. Jeżeli jednak huk rozbijających się o kask strug wody wydaje się zbyt duży, a pionowe ściany kanionu, do którego trzeba zjechać, wydają się zbyt pionowe, to w tych dniach nie ma czego szukać na wodzie. Wycofanie się nie jest ucieczką. Czasami może zapobiec tragedii. Kiedy ktoś zapyta, po co to, dlaczego, komu to potrzebne, to pływanie takimi rzekami, tak zwariowanymi w swych bystrzach i odwojach, pozostaje tylko jedna odpowiedź. Ta, jakiej udzielił słynny himalaista Greg Mallory, pytany o powód wspinania się na szczyty. Bo istnieje. Od której się zawody zaczynają? Proszę? Około 13. O 11 jest oficjalne rozpoczęcie. Ach, kurde, myślałem, że o 11 się zaczynają. Można tak zrobić, no. To żeby cię tam bokiem nie postawiło, bo to sobie przewróciło. Ale jak powinnaś z dużą szybkością, to przelecisz, no. Najgorzej to się klinować tak tam, jakbyś miała dziób w stronę lewego brzegu i spać tam. Bo tam się możesz zaklinować. Tam jest taki odbój, który dostaniesz na klatę i on się tam powinien zatrzymać i wiesz, to jakieś tam krzywo stoi. Czyli dziób w stronę prawego brzegu? Tak, tylko to nie wiem, że często to się zdarzy. Znaczy po prostu trzeba robić coś takiego, że lecisz w tą stronę i na kamień się przed tym? Znaczy, więc najciekawsze jest na kamień się możesz lekko przechylić, ale za tym odpowiem, to ja muszę kładć znowu na lewo. Bo tam masz taki odwój skośny po tym kamieniu. No jak masz kamień, zobacz. Jak masz, to jest ten duży kamień, nie? To musisz tu tam druga bez... Jak jest gruby kamień? Bez tam wygonocy trzeba, tak? Skośny odwój. Tak.
Prawidłowy ubiór kajakarza. Stojąc bokiem widzimy kapok z uchem z tyłu, który służy do asekuracji. Z przodu znajduje się klamra w pasie bezpieczeństwa, która się wypina bez trudności. Widać fartuch z uchem. Które służy do zdejmowania fartucha z kajaka w czasie wywrotki lub innych sytuacji. Prawidłowy dobór długości wiosła. Wiosło nie powinno być zbyt długie, bo utrudnia to pływanie. Ubiór wyposażony jest w kapok, który chroni kręgosłup i klatkę piersiową od urazów oraz utrzymuje na powierzchni wody. Kajakarz na rzece górskiej zabezpiecza głowę kaskiem, który chroni potylicę i czoło od urazów. Jeszcze raz kabina. Kajak nie porusza się, kajakarz zachowuje spokój.
wychodzi z kajaka, trzymając wiosło. Kajak chwyta za dziób lub za rufę i holuje do brzegu. Jeszcze raz kabina, tym razem nie prezentuje. Kajakarz wpada w panikę, ma problemy z wyjściem i ze zdjęciem fartuchu z kokpitu. Puszcza wiosło, to mu nie pomoże. Chwyta się kajaka w połowie, próbuje odwrócić kajak, co może wywołać przytopienie kajaka. Kto się nie może zdecydować? Kajakarz ściągnięcie ręką fartucha, ręce wypychają biodra z kajaka, cały czas trzyma wiosło w ręce. Wiosło trzyma w ręce, przychodzi na rufę albo na dziób kajaka i holowanie do brzegu. Bardzo ładnie. Wrotki nieprawidłowej, odgięcie do tyłu, zablokowanie biodra w kajaku, o, pomyślał. Przygięcie głowy do kajaka, ściągnięcie fartucha. Ręce wypychają biodra, chwyt za dziób, rufę albo dziób i holowanie. Miejsca, że wszystkie mokre bety powinny się zmieścić pod warunkiem, że są w worach. No, ja nie wiem, czy wszyscy mają tak, że pakują do swoich worków rzeczy? To nie ma problemu, każdy do worka i do bagażnika. Tam z bagażnika to niech sobie ciemni na tą drogę, nie? Pod ręką mogę zapakować od razu, a nie później ganiali jeszcze. Po ludzie jak wybierali to, co zostało. Hej, od wywrotolotka zacznę. No dobra, trzy. Dwie osoby do mnie nie zwróciły uwagi na to, a jeden z warunków to wyjeżdża z obserwacji kończącej na tym radiku. Słyszysz? Ja bym razem z tym czekaj, bo nie kupuj, bo się nie będzie. Wszystkie rzutki, jakie są, jakie znajdziecie, przejdźcie na wodę. Trzeba albo podrzucać do polietylenu, bo w każdym polietylenie praktycznie powinna być rzutka. Nawet na takie wody, które dzisiaj jeszcze jedna uwaga do takiej rzutki. Jest linka do tej rzutki do ucha, do wierszy kawałek linki. Potrzebne potrzeby.
Ten film został zrealizowany na wyprawie Akademickiego Klubu Turystyki Kajakowej Bystrze, właśnie na górskie rzeki Australii. Po wyprawach kajakowych w różne rejony świata, do Peru, Meksyku, do Maroka i w Himalaje, grupa entuzjastów postanowiła wypróbować swoje umiejętności kajakowe w Australii. Rzeczywiście rzeki Australii okazały się interesujące ze względów sportowych. Mogły zaspokoić ambicje pogromców himalajskich rzek. Przygotowania do wyprawy trwały prawie 2 lata. W tym czasie trzeba było zgromadzić niezbędne fundusze i zdobyć dokumentację. Początkowo natrafiano na wielkie trudności, które trudno było nawet przewidzieć. Uzyskiwano sprzeczne informacje. Trudno było zdobyć mapy interesujących sportowo rzek, zorientować się w trudnościach technicznych, z jakimi trzeba się liczyć, ale najtrudniejsze było zdobycie pieniędzy. Równolegle ze zbieraniem informacji i przygotowywaniem sprzętu uczestnicy wyprawy zarabiali pieniądze, prowadząc prace wysokościowe, konserwując stalowe konstrukcje i systemy kanalizacyjne. Znaleźli się również sponsorzy, dzięki którym zakupiono nowoczesny sprzęt. I tak w lutym 1990 roku 7-osobowa ekipa kajakarzy plus lekarz i filmowiec lądują w Sydney. Na rzeki trafią dopiero w kwietniu i tu trzeba było pracować, zbierając w sadach pomarańcze, brzoskwinie i gruszki, by uzyskać środki na zakup samochodów i realizację ambitnych planów. Jest czasami taka sytuacja, że jak się zejdzie na wodę, to dopiero po kilkudziesięciu milach, licząc angielskimi odległościami, można znaleźć jakieś następne dojście na rzekę. Także jest nieprzebrany burz, no i stąd te pierwsze ujęcia w tym fragmencie filmu były ujęciami z helikoptera. Była to jedyna możliwość, żeby dostać się na tę rzekę. Wody w rzekach jest dość dużo i rzeki są dość trudne, dlatego że jest nieustanna zmiana poziomu wody, w zależności od tego, jak pada deszcz, ponieważ taki jest układ gleb, że ona jest trudno wsiąkliwa, więc właściwie praktycznie w oczach poziom wody rośnie. W takiej rozgrzewki równocześnie ustala się, w jakim szyku się płynie, na jakie komendy będzie się reagować. Stąd też wiosła, które tutaj są, widzimy wiosło, ma jedno pióro jest czerwone, jedno zielone, bo to jest też sygnalizacja dla tych, którzy płyną kolejno, prawda, bo się spływa jeden. On siedzi głową w wodzie, prawda? No, na tyle, na ile starczy mu powietrza, aczkolwiek
zawsze powtarzać takie porzekadło, że człowiek nie jest rybą, nie ma skrzeli i w związku z tym musi jednak w pewien czas wynurzyć się z wody. No ale są to rzeczywiście momenty dość trudne. To postaram się właśnie jak wyeksponować. Tak, tymi stopklatkami, prawda? Tak, jak robi się, jak to wygląda. Tu kolega robi przewrotkę, pełną przewrotkę. Tak. I to nie dlatego, że chciał, a po prostu ale musiał. To warunki go zmusiły do tego i to było jedyne wyjście, żeby nie kabinować. Jak ktoś ma słaby dzień i wie, że nie bardzo jest pełni sprawny, to mówi, nie, dzisiaj nie idę na wodę. Bo wiadomo, że w tym momencie on stanowi potencjalne zagrożenie dla samego siebie i dla swoich towarzyszy, którzy razem z nim spływają, prawda? Że są takie trudności, że musisz najpierw popatrzeć na rzekę z boku, prawda, o ile tak, to jest możliwe. O ile jest to możliwe, z tym, że znowuż zupełnie inaczej to wygląda patrząc z brzegu, a zupełnie inaczej z poziomu kajaka czy pontonu, prawda? Tak, to nie znaczy, że ja tą drogę, którą sobie zaplanowałem, jestem w stanie pokonać. Oczywiście. To nie jest tak. Zobacz. Nie. No zaraz to. Nie. Zapraszamy o pierwszej w nocy, będziemy go rozdzielić. Tam wianek jest. Ciebie tam nie zapierdzieli wianek. No ja widziałem, jaka dziewczyna wianek puściła, kurczę. Ja myślałem, że to pał. Wianek się płynął. No panowie, ładnie, a za ile oddała? Ładnie się zaczyna mówić. Piszcie wolno, kurczę, a wianek się puszczają. No da się puścić. Krachówkę ma! No dobra. Nie można przed telewizją pić, no. Mama tego nie będzie i tak widziała. Właśnie, wyłącz na chwilę. To się wytnie. Pani Alinko, kurczę, taki zaraz za nas. Jestem uczesany i tak nie daj mi wygląda. Hej.
Pieluszki? Oczywiście, że pieluszki. Najmłodszy kajakarz na spływie. O tak! Wczoraj była impreza, dzisiaj jest kar. Garska! Garska! Wyżej, wyżej! Wyżej kaguje! No i prędkiej, prędkiej! Zanurzcie ją teraz delikatnie, żeby poczuła! Majtki do kola! Majtki do kola! Z głową! Tutaj w takiej przepięknej okolicy, czyli w Ruandzie, w Wandzie, w górach, które mają wysokość około 2000 metrów, w lesie. No i tu idziemy szukać tych źródeł. Elżbieta, czy ty pamiętasz, kto te źródła odkrył? To znaczy źródła Kagiery zostały odkryte przez samego Henry Stanleya i on pierwszy doniósł Europie. Natomiast Speed widział je, ale nie przypuszczał, że w zasadzie właśnie to jest ten źródłowy odcinek Nilu. No, ale my pojechaliśmy po to, by zrobić spływ kajakowy. No i okazało się, że nie jesteśmy w stanie. Czy od samych źródeł się nie da? Ja się przysięgałem, że napiję się wody z źródła Nilu i też się nie mogłem napić wody. No i to tak wyglądało. No zapadaliśmy właśnie nie po szyję, ale powiedzmy sobie po kolana czy do połowy nogi i nie było mowy o tym, żeby znaleźć te źródła Nilu i cały czas myśleliśmy o tym, skąd zacząć nasz spływ. I tu jest właśnie nasz samochód wyprawowy, którym dojeżdżamy do mostka, z którego mogliście zacząć spływ. Ja jechałem tym samochodem, a wy popłynęliście, no i gdzieś tam na was czekałem. Odkrywcy? Kiedy to oglądam, myślę sobie o małżeństwie Samuela Baker i jego Florence żonie, którzy z takimi właśnie łodziami, łajbami, powiedziałabym, w połowie zeszłego wieku pokonywali z północy, właśnie od strony Sudanu, Nil Górski, Nil Alberta, jezioro Kioga, tam odkryli wodospady Murchisona, a więc cały właściwie okręg źródłowy Nilu. Rzeczka nasza się powiększała, była coraz większa i coraz więcej mieliśmy widzów. I myślę, że się czuliście koledzy tak trochę jak na boisku. No czasami ilość oglądających dochodziła do około 100 ludzi. Biegli po dwóch stronach brzegu, tratując swoje własne uprawy, zbijając straszne tumany kurzu, który czasami po prostu wchodził w oczy. Takie kajakarstwo to bliższe zwiedzanie kraju, że nie tylko byliście napaleni na to, by pokonywać takie wystrze jak tutaj, ale również ciekawiliśmy się i roślinnością, i ludźmi, i całym... Tego się nie da oddzielić. To jest po prostu jedno z drugim idzie w parze i zawsze przy okazji wyjazdów takich kajakowych poznajemy nowe kontynenty. Getufu Fall. Rzeka w ogóle bierze początek z masywu Mount Kenny, a ujście znajduje w Oceanie Indyjskim. Czyli nie zasila Nilu. Nie, jest to w ogóle najdłuższa, największa rzeka Kenii. Rząd to całkowicie na jej terenie. Ten wodospad nie jest taki duży, ma 7 metrów. No ale... 8, podmierzyliśmy dokładnie. Ale taki spadek jest jednak szalenie efektowny i myślę, że dla was też był bardzo efektowny. Jest to niezwykle silne przeżycie. Chwila takiej nieważkości w kajaku i potem całkowite w zasadzie zanurzenie się. Widać je. Nie wiem, który to z was. To był morda. Tak. Akurat. No, i jednak się podnosi, prawda? Tak, no i wtedy była radość publiczności, wielka. No, publiczność tutaj była strasznie żywa i... Pierwszymi ludźmi, którzy poskakali. Rzeka jest pływana dość często, tam są takie raftingi organizowane, takie safari. Ale byliśmy pierwszymi ludźmi, którzy skakali ten wodospad. Właśnie ludzie, którzy zajmują się zawodowo tam, jeszcze nigdy nie pokonali tego wodospadu.
Jest osobą świeżą w naszym sporcie, po szkoleniu, po takim podstawowym... Jak dawno tutaj jesteś? Znaczy ja w tym momencie to będzie rok, to jest praktycznie mój drugi sezon pływania, jak to się mówi. Także jestem praktycznie zupełnie świeża. Pierwszy sezon pływania samodzielnego. Samodzielnego, tak. Pierwszy sezon nie to było ze szkoleniowcem. Tylko już właśnie próbuję sama pływać. Titek, czy ty... Człowiek w okularach to pływał w Australii, pływał w Afryce, był na Colorado. No jeden z lepszych ludzi, jeśli chodzi o umiejętności techniczne i odporność psychiczną na wodzie. Na jak trudnych rzekach pan pływa? To znaczy, no, mamy tą skalę od 1 do 6 i no, w zasadzie ta skala jest teoretycznie rzeczą niespływalną. No ale powiedzmy, parę osób tutaj w klubie może te rzeki o skali 5 próbować pływać. I to właśnie pan próbował? No, między innymi, ale jak mówię, nie sam, ponieważ już na takie rzeki to musi być grupa mocna i są to miejsca zazwyczaj, miejsca, które właśnie mają taką skalę trudności. To jest no, najnowszy widok, najnowsze nasze osiągnięcie klubowe. Ile jest tych kajaków? Oj, trudno powiedzieć, około 100 na pewno. Z tego co wiemy, jest to... No jeden z większych magazynów sprzętu tego rodzaju w Polsce, także mało jest klubów, które mogłyby się poszczycić taką ilością sprzętu w jednym miejscu. A ilu jest członków klubu Bystrze? Oj, to też trudno powiedzieć. No, to jest liczba wahająca się w ciągu roku w granicach około 100 osób, z tym, że jest olbrzymia wymiana kadry. Co roku praktycznie 50% ludzi odchodzi, przychodzą nowi. Także jest olbrzymi tak zwany ruch w interesie. Wydaje mi się, że to jedyne miejsce w Polsce, w którym można zobaczyć taką ilość tego bardzo specjalistycznego sprzętu. Są to kajaki zachodnio-niemieckiej firmy Prion, kajaki polietylenowe, potrzebne do pływania po rzekach, po których my pływamy, czyli po rzekach górskich. Są to bardzo wytrzymałe kajaki, po nich można skakać, z nich można skakać z dużych wysokości i naprawdę się nic nie stanie. Bardzo. Słuchaj, praktycznie fartek nawet mu nie zdarło. Cały i zdrowy na dole. Niejasne wrażenie, że już kiedyś tutaj byłem, nie wiem jak wy. Myślę, że również macie takie niejasne wrażenie, ponieważ jesteśmy tutaj już po raz trzeci. Jesteśmy niedaleko Szklarskiej Poręby i tutaj właśnie zaczynają się dzisiaj, żeby nie skłamać, to przeczytam, czwarte otwarte Mistrzostwa Polski w triatlonie górskim, Karpacz 96. Tak, Karpacz zaczyna się koło Szklarskiej Poręby, ponieważ tutaj na Kamiennej pierwsza część, czyli pływanie kajakiem po rzece. Dopiero jutro w Karpaczu będzie dalszy ciąg, czyli oczywiście wspinaczka skałkowa i na końcu rowery górskie. Thank you.
Jak samo poczucie przed startem? Fatalnie. Dlaczego? Bo widziałem tą rzekę. I co? I startuję. No ale podobno rok temu była jeszcze gorsza. Tak, ale rok temu jej nie widziałem. Tak, jesteśmy wysoką komisją do mierzenia czasu we wspinaczce. Ale taką bardzo wysoką, że na przykład patrzycie, czy nie oszukują też? Też, patrzymy, czy nie oszukują. Tu mają goście już wpisane, ręka, noga. Na ścianie, ale co to znaczy? Ręka, noga znaczy przekroczenie tych skrajnik dwóch, które są oznaczone, po prostu oznaczają trasę. Nie wolno, tak? Nie wolno. A to jest takie oszustwo celowe, czy niechcący im tak wychodzi? Mi się wydaje, że niechcący, ponieważ jak gość idzie, to... Tylko poczekaj teraz, bo muszę pilnować, by trafił dzwonek. Jak gość idzie, to nie patrzy, musi się czegoś chwycić i... Chwyta.
Thank you.